Dzisiejszy film to oczywiście będzie bardzo długi film, więc weźcie sobie koc, coś do picia, może coś do jedzenia, albo tak jak ja, wejdźcie sobie do wanny i zapraszam Was na bardzo długi seans z K-Beauty, czyli kosmetyki koreańskie, ale nie tylko, bo będzie jeden kosmetyk japoński. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie zakrapianym bardzo gęsto maczą. To moja druga dzisiaj, dlatego że jest tak niskie ciśnienie. Dzisiaj wspaniale nam macza pasuje, dlatego że tak jak widzicie po tytule filmu, oczywiście będę omawiała kosmetyki koreańskie 2022. Już w ogóle nie powinnam mówić rok 2022, tylko cały czas 2023, ale to też przyjdzie, uwierzcie mi. I wiem, że jest wiele fanek kosmetyków koreańskich, to grono cały czas rośnie, cały czas coraz więcej osób interesuje się tą pielęgnacją i dużo osób do mnie pisze, poznaję tą pielęgnację, dużo osób jest bardzo zadowolonych, świetnie sobie uzupełnia swoje codzienne rutyny. O pielęgnacji zaawansowanej, takiej może bardziej dermokosmetycznej, takiej bardziej nawet powiedziałabym gabinetowej, mówię w pielęgnacji ogólnej 2022, także jeżeli będziecie miały ochotę, to przekieruję Was do tamtego filmu, tu albo tu wyświetli się Wam link. To jest ostatni film, jaki zrobiłam. Jedyny minus tego filmu dzisiejszego to będzie to, że kosmetyki, które Wam dzisiaj będę pokazywała, część z nich jest niedostępna, dlatego że je wciąż wykupujecie i czasami one są, jak mówię o nich, a czasami ich zwyczajnie nie ma. Ale no, mam nadzieję, że będziecie cierpliwie czekać, aż zostaną uzupełnione dostawy, no bo wiadomo, że teraz jest utrudniony cały czas ten transport z Korei, więc trzeba troszeczkę dłużej czekać na niektóre kosmetyki. Część niestety muszę powiedzieć, że od momentu, kiedy je dla Was omówiłam, wciąż ich nie ma, ale to jest tylko jeden kosmetyk, który dzisiaj też będę tutaj wspominać, bo dzisiaj akurat używałam o swojej pielęgnacji codziennej. Oczyszczanie skóry to jest jeden z najważniejszych etapów pielęgnacji i chyba od 2 albo 3 lat cały czas pokazuję Wam ten balsam. To jest moje nowe opakowanie, nieużywane. Jest to All Clean Balm, marki oczywiście Heimish, marka Clean Beauty, która dodatkowo oczywiście jest cruelty free, marka oparta na wyciągach roślinnych. Tutaj tak jak widzicie są przepiękne opakowania, które zawsze nawołują do składników, czyli zawsze będą to składniki roślinne, zawsze będą to składniki łagodzące, bo marka tutaj skupia się na tym, żeby szczególnie dobrze robić skórą, które są wrażliwe. To jest klasyczna wersja tego balsamu i tą wersję możecie kupić w małych opakowaniach, w dużych opakowaniach. Można kupić również próbki, jeżeli ktoś nigdy tego balsamu nie miał. Natomiast ja przetestowałam w 2022 wersję najnowszą tego balsamu. Jest to All Clean Balm Mandarin. Tutaj jak widzicie już pojawiła się mandarynka, to zawsze marka wyróżnia składniki, które w tych balsamach się znajdują. Jest to zdecydowanie mój ulubiony balsam do demakijażu twarzy. Dlaczego? Dlatego, że jest on tak delikatny, to jest pierwsza rzecz. Doskonale również radzi sobie z bardzo ciężkim makijażem i z filtrami. To jest jego naprawdę olbrzymi plus. Bierze się go dosłownie taką łyżkę, tutaj Wam pokażę, bo w środku jest łyżeczka do aplikacji, czyli nabieracie sobie tą łyżeczką balsam, który jest pod spodem. Tak jak widzicie, nie zużyłam go może za dużo, dlatego że wciąż testuję jakieś kosmetyki i teraz akurat skupiłam się na tym, żeby zużywać to, co mam w łazience, co jest niesamowicie trudne i dopiero skoczyłam 2 olejki, więc tutaj zaczęłam ponownie używać All Clean Balm, ale zawsze powrót do tego kosmetyku jest dla mnie niesamowitą przyjemnością, jest dla mnie dosłownie takim świętem. Tu tylko jeszcze powiem dla osób, które być może mają wrażliwą skórę, że to nie jest tak, że tutaj macie kosmetyk, który jest aromaterapeutyczny albo kosmetyk, który jest nasycony olejkami eterycznymi. Tutaj ten zapach jest ulotny. Tu w składzie jest ta mandarynka bardziej niż w zapachu. Marka też stara się komponować kosmetyki tak, żeby one po prostu nie były, wiecie, takie po prostu przytłaczające, jeżeli chodzi o zapachy. One mają być przyjemne, każdy kosmetyk ma być doskonały do skóry, bardzo wrażliwej, więc tutaj nie pojawiają się intensywne, perfumowane kosmetyki. No i mamy na przykład tutaj w składzie wyciąg oczywiście z mandarynki, jako pierwszy składnik olej z cytryny, korzeń kurkumy, olejek lawendowy, wyciąg z liści gorzkiej pomarańczy, wyciąg z litchi oraz olej moringa. Także myślę, że naprawdę świetny kosmetyk, bardzo się ucieszyłam, kiedy ta wersja wyszła na rynek, ponieważ cokolwiek Heimish wypuszcza, z przyjemnością testuję, zazwyczaj te kosmetyki bardzo dobrze mi się sprawdzają i zazwyczaj są one na mnie naprawdę fantastyczne. Po nałożeniu odrobinę tego balsamu na dłoń, bo może tutaj będzie Wam przeszkadzało to, że nie ma przebitek, ale jak zajrzycie sobie do moich ulubionych 20 kosmetyków
wszechczasów, jeżeli chodzi o kosmetyki koreańskie. Również tam jest ten kosmetyk, to zobaczycie przebitki i zobaczycie też, jak ten balsam rozprowadza się na skórze. Po prostu on się topi. Tutaj są masła, więc on się topi w taki sposób i daje taką świetlistą powłoczkę. Tak jak mówię, ten makijaż, który dzisiaj mam na twarzy, który jest bardzo intensywny, na pewno w 5 minut tym olejkiem zmyję. Będzie to bardzo szybkie, bardzo przyjemne. Żadnych podrażnień, możecie zmywać również nim oczy. Myślę, że już wszystko Wam o tym balsamie opowiedziałam, co trzeba. Drugi kosmetyk, który wyróżniłam, będzie tą marka, którą wciąż i wciąż Wam pokazuję, ale ona zasługuje na to, żeby dużo o niej mówić. Natomiast kosmetyków, jeżeli chodzi o tą markę, dzisiaj mam troszkę, nie mam tak bardzo dużo i mam jeden kosmetyk, którego Wam nie pokazywałam, bo powiem Wam, że nie zdążyłam go Wam pokazać. Chciałam pokazać go jakoś na koniec roku i wszystkie plany upadły, ale to będzie dopiero na samym końcu tego filmu. Natomiast jeżeli chodzi o demakijaż i oczyszczanie skóry, tak jak mówiłam, najważniejszy etap, jeżeli prowadzimy prawidłową pielęgnację, jest tutaj taka doskonała pianka do demakijażu. Właściwie to jest taki cleanser bardziej, czyli Calming Low pH Foaming Cleanser, czyli pianka do oczyszczania skóry. Dlaczego chcę ją wyróżnić? Dlatego, że marka Pyeongkangkyul charakteryzuje się tym, że jest to marka niesamowicie łagodna i doskonała do skór znowu wrażliwych i podrażnionych. A ta pianka naprawdę jest tak fantastyczna przy i demakijażu, i przy myciu skóry rano, że skóra jest miękka, oczyszczona, nawilżona. No, naprawdę świetny kosmetyk. To również jest jedna z nowości marki Pyeongkangkyul. Także tutaj chciałam tą piankę przypomnieć. Ma ona pH 5,5 i tu w składzie jest ekstrakt z kory wierzby białej, który zawiera naturalne kwasy AHA. Znowu przypomnę, że to nie jest tak, że tutaj będziecie miały tych kwasów AHA tyle, że ta pianka będzie Was podrażniała albo na przykład będzie dawała uczucie pieczenia. Nie, nie, nie. Tutaj są kwasy AHA, które mają przywrócić przede wszystkim równowagę pH skóry, bo właśnie to kwasy również robią, ale również mają bardzo delikatnie złuszczyć wierzchnią warstwę naskórka i również kwasy w tej piance akurat mają działanie nawilżające. I jest oczywiście ekstrakt, dlaczego mówię oczywiście, bo tutaj marka często z niego korzysta, jest oczywiście ekstrakt z Centella Asiatica, który ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i pomaga również pogodzić stany zapalne na skórze i wycisza oczywiście skórę, która jest wrażliwa. Także myślę, że jeżeli szukacie świetnych kosmetyków, ja tutaj nie mówię tylko o tej piance, bo tam jest więcej kosmetyków, które możecie kupić, na przykład jest taka gęsta pianka do demakijażu, taki balsam, nie wiem jak to nazwać, to jest coś w rodzaju pianki, coś w rodzaju takiego żelu, to jest coś pomiędzy żelem a pianką. To jest też bardzo modny i często używany kosmetyk w Japonii, który bardzo dogłębnie oczyszcza skórę. On jest właśnie do tego pierwszego etapu, jeżeli na przykład macie makijaż, natomiast tutaj jest to drugi etap albo mycie skóry, ale naprawdę niesamowicie łagodny, plus za piękną, bardzo delikatną formułę. Kosmetyki bezzapachowe, kosmetyki do skór wrażliwych. Ciężki wybór w dzisiejszym filmie, jeżeli chodzi o tonery. Wydaje mi się, że to jest kolejny punkt w dzisiejszym filmie. Tak, to są tonery. Tutaj powiem Wam, że miałam tak dużo toników do przetestowania w poprzednim roku, że nie wiem ile było, ale było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego oddzielnie zrobiłam Wam tutaj segment z mgiełkami, ale myślę, że przypomnę Wam tonik, który dzisiaj używam. Nie ma go, prawdopodobnie go już nie będzie, natomiast chciałam go przypomnieć ze względu na to, że go bardzo lubię. Ja nawet przestałam go używać, dlatego że on wiedziałam, że nie prędko wróci, a potem się okazało, że on być może w ogóle nie wróci, więc tutaj mamy markę Kyungsung. Jeżeli interesują Was w ogóle toniki, to zajrzyjcie sobie do tamtego filmu. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że nawadnianie i nawilżenie skóry dla koranek to jest pierwszy etap i najważniejszy w pielęgnacji skóry po oczyszczaniu. I akurat Kyungsung był to taki toner, coś pomiędzy tonerem i esencją. Jest bardzo ciekawy kosmetyk, przepięknie pachnie żeńszeniem. Tak, pachnie bardzo mocno żeńszeniem, taki bardzo orientalny kosmetyk, bardzo zahaczający właśnie o medycynę orientalną. No ale tak jak mówię, dzisiaj nie będę o nim mówiła, na szczęście jest tyle innych kosmetyków, którymi możemy go zamienić, że zacznę od tego, który bardzo szybko zużyłam. I będzie to Lactosika Soothing Toner. Ten tonik mam jeszcze w pojemności 400 ml albo 500, właśnie nigdy tego nie pamiętam, ale w bardzo dużej pojemności. Na szczęście, dlatego że ten już skończyłam i z przyjemnością sięgnę po następny. Jest to toner
niesamowicie łagodzący i kojący, intensywnie nawilżający bez pozostawiania tłustej warstwy. On jest w formie takiego białawego mleczka, co też możecie zobaczyć oczywiście w moim poprzednim filmie, jak ten toner wygląda. On ma po prostu taki białawy kolor, to za sprawą składników, które zawiera, dlatego że tu macie kompleks cika, macie tutaj kompleks 5 prebiotyków, również mamy tutaj 5 rodzajów kwasu hialuronowego, także myślę, że doskonałe składy znowu dla skór wrażliwych. Do czego taki toner będzie świetny? Przede wszystkim to jest wzmacnianie bariery hydrolipidowej naskórka, nawilżanie, gojenie się skóry i regeneracja również, redukcja podrażnień po retinolu lub po kwasach, może tak być. Mamy tutaj również filtraty, także jest tutaj bifida, jest tutaj, tak jak mówiłam, kwas hialuronowy, jest również wyciąg z drzewa herbacianego. Natomiast sam wyciąg, czy ten kompleks Centella Asiatica, to jest aż 45%, prawie 46% tego tonera, dlatego on ma taką ciekawą konsystencję i taki ciekawy kolor. Tutaj jeszcze przyniosłam sobie już nowiutkie opakowanie płatków Pyunkangyul, żeby Wam pokazać najlepsze płatki w 2022, ale w ogóle uważam, że to są jedne z najlepszych płatków. To są płatki, które nazywają się 1/3, dlatego że używacie 1/3 tego, co byście używały. Jeżeli macie zwykły wacik i wacik koreański, to wystarczy użyć 1/3 produktu i będziecie miały takie samo nawilżanie, tak jak zawsze Wam pokazuję. Tutaj może przesunę się na to tło. Są to płatki, które są elastyczne, które są takie bardzo... przerwałam go, za mocno pociągnęłam. Ale są one bardzo elastyczne, bardzo cienkie, są one bezpyłowe. Możecie je nakleić w formie maseczki tonikowej, do czego ten toner jest po prostu rewelacyjny. Albo możecie przemywać nimi skórę. Ja tu dzisiaj na przebitkę zobaczycie, że przemywałam nimi skórę. Może położę sobie ten płatek już tutaj. Te płatki też są w takich świetnych, dużych opakowaniach. Także przypomniałam Wam płatki, przypomniałam Wam świetny toner dla skóry bardzo wrażliwej. Drugi, którego z przyjemnością używam i ta linia też będzie wyróżniona jeszcze w kosmetykach pod oczy, jest to toner takiej bardzo gęstej konsystencji. To jest zupełnie inna konsystencja niż takiego toniku zwyczajowego, on jest dużo gęściejszy. Więc mimo tego, że nazywa się on tonerem, to ja mogłabym nazwać go już czymś pomiędzy tonerem a esencją. Jest to Matcha Biome Redness Relief Hydrating Toner z marki oczywiście znowu Heimisch. Heimisch to jest taka marka, którą mogę Wam polecać w dzień i w nocy, tak samo jak Pyunkangyul, nie tylko, ale myślę, że te dwie marki akurat naprawdę bardzo lubię ze względu właśnie na to, że one są naprawdę dobre do skóry wrażliwej. pH 5,5 znowu. Jest to Watery Essence, dokładnie tak się nazywa taki kosmetyk w Korei, tutaj nie mogą znaleźć słowa, dlatego że to nie jest do końca tylko toner, jest to właśnie coś w rodzaju już esencji. Bardzo lubię też masowywać te kosmetyki w dłonie. Tutaj ktoś ostatnio zadał mi bardzo fajne pytanie. Zapytano mnie właśnie o pielęgnację dłoni, więc słuchajcie, róbcie wszystko, co robicie na twarzy, a szczególnie jeżeli Wasze dłonie widzicie, że szybko się starzeją, skóra jest zwiotczała, to używajcie również oczywiście serów, ale toniki, filtry i kuracje, na przykład tak jak mezoterapia, będą świetne. Natomiast tutaj nawilżanie tonerami, czy też resztką tonera, który zostaje po pielęgnacji twarzy, dłoni, jest po prostu fantastyczne. Oczywiście to jest tonik, który zawiera matcha, więc wszystkie fanki matchy, łączmy się. Jeżeli lubicie matchę, to powinniście polubić ją też w kosmetykach, ponieważ jest to bardzo silny antyoksydant. Także jest to świetny toner. Teraz akurat go tutaj zużywam, ponieważ, tak jak mówię, wszystko po kolei, a to nie jest jedyny tonik, którego używam. Dlatego, że następnym tonikiem, mam nadzieję, że wkrótce wróci, jak już go teraz nie mam nadzieję, że będzie. Jest to toner, którego jestem, okazało się, uzależniona. I jak robiłam właśnie film z kosmetykami 20 najlepszych kosmetyków wszechczasów koreańskich, to było 2 albo 3 lata temu, to mówiłam o jego bracie, czyli toniku z kwasami, który również jest rewelacyjny, ale... ja po prostu uwielbiam ten tonik. Pokazywałam Wam go ostatnio. Jest to tonik galaktomyce i czysta witamina C Glow Toner. Tylko tutaj jest kwas askorbinowy i o tym też trzeba pamiętać. Dlatego, że ten tonik trzeba nie dość, że szybko zużyć. Na szczęście to stężenie jest bardzo niskie, ale mamy tutaj rozświetlanie, wygładzanie i również dbanie o to, żeby nie pojawiały się wypryski, czy też żeby skóra po wypryskach szybciej się wygajała. A 88% tego toniku to są galaktomyce, także doskonały toner do skór i wrażliwych.
Myślę, że wrażliwe skóry również tej witaminy C mogą używać. Ja wprawdzie nie mam wrażliwej skóry, ale powiem Wam, że często mi się zdarzało na przykład po kwasach go stosować. Tutaj nie miałam żadnego podrażnienia. Także jeżeli chcecie mieć skórę, która jest bardziej wygładzona, bardziej świetlista, która wygląda na taką świetlistą od razu po nałożeniu tego produktu, co zobaczycie też na przebitkach, to jest również tonik z niskim pH i przetestowany dermatologicznie, no to będziecie zakochana. Ja przede wszystkim uwielbiam go właśnie za ten glow, który daje. Glow po tym toniku jest niesamowity, nawilżenie. Zawsze poprawiam ją, bardzo humor. Uwielbiam go stosować. Myślę, że to nie jest na pewno moje ostatnie opakowanie. Też ubrudziłam sobie nos, ale bardzo przyjemnie pachnie cytrynową, także to jest dodatkowy i jeszcze plus podczas jego stosowania. I trzeci toner, który chciałam gorąco wyróżnić, to jest tonik z moim też ulubionym składnikiem, bo to jest propolis. Oczywiście jest to Propolis Synergy Toner, toner, który również ma taką bardzo fajną, gęstą konsystencję. Strasznie przyjemne są te dźwięki dla mnie też tych toników. I tu wyraźnie widać, że ta konsystencja jest bardzo, bardzo gęsta. Taka wręcz żelowa. Marka Cosrx z kolei jest to znowu moja ulubiona marka koreańska. Tutaj no, ulubieńcy roku, ale też ja, tak jak wiecie, no, lubię marki koreańskie, znam je bardzo dobrze, więc no, mam swoich ulubieńców i to jest kolejna marka, która robi tak świetne kosmetyki w tak dobrych też cenach i z tak dobrymi składami. Są to składy bardzo krótkie, także cały skład tego tonera macie dosłownie tutaj. Co w markach koreańskich czasami się w ogóle nie zdarza, bo skład jest na przykład zajmuje cały bok kartonika, bardzo to jest częste. Natomiast te składy tutaj w tych kosmetykach są bardzo krótkie, tak samo jak w kosmetykach Pionkanki, żeby nie podrażniać skóry bardzo wrażliwej. Czasami ilość składników nie jest dobra po prostu dla skór, które są wrażliwe. Ten nadmiar tych składników, nadmiar olejków, nadmiar maseł, czy też nadmiar składników aktywnych może takiej skórze bardzo wrażliwej zaszkodzić. Ten tonik proponowany jest szczególnie dla osób, które chcą wzmocnić barierę hydrolipidową skóry. Dlatego, że on będzie intensywnie zmiękczał, intensywnie rozjaśniał, będzie nawilżał, wspomagał skórę, wspomagał mechanizmy obronne skóry. Nietłusta, lekko wchłaniająca się konsystencja. Może być to oczywiście tonik, który stosujemy jako maskę, może być to tonik, który stosujemy po prostu jako Seven Skin Method. Też piękna, piękna taka przyjemna konsystencja, wszystko ci się wcieram w ręce, będę miała tak nawilżone ręce po filmie. Naprawdę uwierzcie mi, że jak chcecie dbać o dłonie i będziecie smarowały je tonikami koreańskimi, to zobaczycie jakąś magię, to jest razy lepsze niż kremy. Dlatego, że kremy są bardzo tłuste, a skóra na dłoniach też potrzebuje nawodnienia i nawilżenia, więc jak zaczniecie od esencji albo od tonera, to zmienia naprawdę postać rzeczy. Także radzę Wam również smarowywać esencje, toniki, dłonie. Dosłownie dwie krople, tutaj nie trzeba tego dużo. Ta w ogóle linia z propolisem jest olbrzymim hitem, jeżeli chodzi o kosmetyki koreańskie w Korei, więc to jest bardzo dobra linia. A ja z kolei uważam, że wszystko, co zawiera propolis, jest fantastyczne. Bardzo lubię propolis, także rzucam się na te kosmetyki. No i teraz przejdziemy sobie do mgiełek. Postanowiłam zrobić to od razu, żeby tutaj już nie przedłużać. Poza tym też potrzebuje się intensywnie nawilżyć. Może najpierw wyjmę mgiełkę, której nie ma. Tutaj zresztą to opakowanie już powinnam wyrzucić, bo ono już dosyć mam je długo i widzę, że ta mgiełka już nie wygląda dobrze, ale to jest moja ukochana Dalba Widmo First Spray Serum. Na szczęście znalazłam w poprzednim roku dla niej zastępstwo i była to nowa marka Mary and May. Tą markę pokazywałam Wam chyba późnym latem, tak mi się wydaje. Jest to marka, która ma kilka naprawdę świetnych kosmetyków. To były maski. To były maski również w płachcie. Akurat dzisiaj tutaj ich nie przyniosłam, bo wyróżniłam coś innego. Ale mgiełka jest rewelacyjna. Nazywa się ona Rose Collagen Mist Serum. Dlatego mówiłam Wam, że doskonale zastępuje ona Dalbę. Jeżeli ktoś kocha Dalbę i nie może już jej kupić, bo po prostu niestety bardzo ciężko jest ją zamówić, to jest to mgiełka, która nie dość, że będzie nawilżała. Jest to mgiełka z różą damasceńską, czyli będzie tutaj woda z róży damasceńskiej, czyli hydrolat, tak to się po polsku nazywa, hydrolat. Będziecie miały tutaj też przepiękny glow, dlatego że w górnej warstwie tej mgiełki są olejki, tak jak widać, należy ją bardzo mocno wymieszać. Ja sobie spryskam tylko pół twarzy. Zasłonię sobie środkowe partie twarzy. Bardzo ładnie też pachnie. I natychmiast na skórze pojawia się taki piękny glow. Druga mgiełka, którą sobie przyniosłam, ma dokładnie takie same właściwości, ale jest z marki Pionkanki. Tutaj po prostu mgiełka Mary and May, poleciłabym ją osobom, które mają skórę, która jest taka jak moja, czyli no, nie macie żadnej reakcji.
Jest to skóra, która jest odporna na wszystko, możecie stosować wszystkie kosmetyki. Tutaj to jest perfumowany kosmetyk, dlatego tak mówię. Jest tu zdecydowanie też, no wydaje mi się, że to jest taki skład, który po prostu masz dobry do każdego typu skóry. Jeżeli macie skórę tłustą, oczywiście, to zaraz pokażę Wam jeszcze inną mgiełkę. Natomiast Pyeongchangkyul, znowu jest to marka skierowana do skór bardzo wrażliwych, które są nadwrażliwe, które są, może się wygajają po czymś, więc tutaj bez obaw możecie ją stosować również przy tego typu skórze. I ta mgiełka ma jeszcze lepszy atomizer. Ja bardzo lubię atomizery. I ten przyjemny, przyjemny dźwięk. I znowu przepiękny, przepiękny, przepiękny glow. Chciałam sobie jeszcze dopryskać. Ja po prostu uwielbiam się pryskać mgiełkami. Tutaj u mnie na biurku myślę, że mam około 10 różnych mgiełek, ale takie kluczowe miejsce zajmują u mnie mgiełki koreańskie. I ta mgiełka nazywa się Blue Oil Mist. Także tutaj przypominam tą mgiełkę, też mówiłam o niej w oddzielnym filmie, chyba właśnie z Pyeongchangkyul. Jest to też naprawdę świetny kosmetyk. I mimo tego, że te mgiełki są małe, bo tutaj jest po 100 ml, to one na bardzo długo starczają. No bo stosujecie je przeważnie w ciągu dnia. Ja powiem Wam, że jakby rano i wieczorem to są tonery, które Wam pokazywałam, a mgiełkę stosuję w ciągu dnia. No ile tej mgiełki możecie zastosować? No z 2-3 razy, więc to są 2-3 pryśnięcia. Zaprawdę takie mgiełeczki na bardzo długo starczają. Zresztą dlatego one są robione w tak małych pojemnościach. W sensie nie 250 ml, nie 300, tylko 100, żebyście mogły włożyć je do torebki. Ja w ogóle to chętnie to miała 50. No, można sobie też przelać, ale jest takie ryzyko, że nie będzie dokładnie takich proporcji, jak tutaj w tej mgiełce są, bo są tutaj olejki, więc trzeba to bardzo mocno wymieszać. I oczywiście moja kultowa mgiełka, mam nadzieję, że teraz można ją kupić. To jest mgiełka do każdego rodzaju już dla mnie skóry, bo tutaj nie będzie olejków, będzie tutaj tylko 5 rodzajów kwasu hialuronowego. Jest to mgiełka znowu wygładzająca, nawilżająca, tak jak poprzednie, która bardzo pięknie się też rozpyla na skórze. To jest mój ukochany atomizer. I oczywiście jest ona polecana dla skóry, która ma być dewy, która ma być glass skin, która jest niedowilżona na przykład w ciągu dnia. Nawet skóra tłusta tutaj myślę, że skorzysta z tej mgiełki. Te składniki w ogóle w tych mgiełkach, które pokazałam, one są bardziej pielęgnacyjne niż wody na przykład takie termalne, także to są kosmetyki już pielęgnacyjne, one działają trochę bardziej jak toner niż jak woda. Po prostu w wodzie macie tylko wodę jako składnik, natomiast tutaj macie dodatkowo składniki pielęgnacyjne. Stąd też inne ceny, ale też te kosmetyki po prostu nie dość, że zachowują ten glow na skórze, to wzmacniają oczywiście barierę hydrolipidową naskórka, powodują, że Wasza skóra będzie po prostu lepiej wyglądała i skóra nie będzie też taka nadwrażliwa. Im więcej jest nawilżania, im więcej jest dobrych składników dla skóry, im bardziej wzmacniamy mikrobiom skóry, tym skóra po prostu jest mniej podrażniona, mniej wrażliwa na czynniki zewnętrzne, więc tego typu kosmetyki po prostu według mnie warto używać przy skórze, która jest obciążona, a mało która teraz skóra nie jest, bo wszystko co daje nam środowisko, no to niestety jest zanieczyszczenie. Sięgnęłam sobie już po moje drugie wypełnione po brzegi pudełeczko, dlatego że teraz zdecydowałam się, że omówię dla Was sera. I tutaj z tego co widzę wybrałam w tym roku tylko dwa, ale były to kosmetyki, które najchętniej i najczęściej używałam. Jedno serum prawie już skończyłam i znowu jest to Lactosika. Lactosika serum w postaci takich płatków. Ja już powiem Wam, że tą końcówkę, którą tutaj mam, to oszczędzam. No ja nie używam już jej cały czas, bo ja tak lubię to serum, że no żal mi, że ono się kończy. Tu w środku jeszcze są szczypczyki, ja sobie je położyłam tutaj na dnie. Także jest to bardzo intensywnie nawilżający i kojący kosmetyk właśnie na bazie Siki. No, zobaczcie jaki jest tutaj mleczny kolor na tym opakowaniu, czy też tutaj na dnie. I jest to kosmetyk, który jest bardzo do toniku podobny. To się w ogóle wszystko idealnie uzupełnia, jak stosujecie te dwa kosmetyki razem. Bardzo szybko stwierdziłam, że nigdy nie miałam tak dobrego serum, które dawałoby taki glow, które dawałoby takie ukojenie na skórze, które byłoby tak fantastyczne, jak skóra jest podrażniona, albo na przykład no, jedyne podrażnienie, jakie mogę poczuć na swojej skórze, to jest po intensywnym zrobieniu kwasów. To jak mi się uda przesadzić z kwasami, albo z retinolem i kwasami, bo ja się nie opalam, ale mogę to porównać do takiego lekkiego poparzenia słonecznego, co absolutnie Wam odradzam, ale to się może zdarzyć i wtedy tego typu kosmetyki są wprost fantastyczne. Oczywiście nie polecam żadnych oparzeń ani kwasami, ani słońcem. Polecam Wam
ten kosmetyk po prostu do stosowania na co dzień, żeby wzmocnić zęba barierę hydrolipidową skóry, żeby nadać jej przepiękny blask, żeby skóra wyglądała na ukojoną, zadowoloną. To jest dla mnie kosmetyk dodatkowy, bo tak jak wiecie, sera, które ja stosuję, mają zupełnie inne działania. Ja chcę mieć działanie anti-aging, ja chcę mieć działanie, które jest bardzo skierowane na właśnie to, żeby przeciwdziałać efektom starzenia się skóry, czyli zmarszczki, przebarwienia, wiotkość skóry. No ale tutaj macie głównie w kosmetykach koreańskich, one mają spełniać taki standard dla skóry, czyli skóra po prostu ma być wzmocniona. To jest najważniejsze dla kosmetyków koreańskich. To być może nie jest to, żeby skóra, nie wiem, była bardziej napięta, tylko Koreanki, chociaż to też jest bardzo ważne dla Koreanek, dlatego tak często chodzą do gabinetów dermatologicznych, ale to wszystko, co my robimy w zaciszu łazienki, to one robią w gabinetach, więc dlatego te kosmetyki takie do używania na co dzień, z reguły są to kosmetyki łagodzące. I drugie serum, o którym bardzo często mówię i które często Wam przypominam, znowu marka, którą uwielbiam, już dzisiaj była ze swoją mgiełką, jest to serum, czyli jest to, znowu nie wiem dlaczego ona się tak nazywa, kiedyś muszę to sprawdzić. TW Real Bifida Ampul. To jest ampułka, więc jest to ampułka serum napakowane składnikami odżywczymi dla skóry, regenerującymi. To znowu jest Bifida, ma taką przyjemną, nawilżającą, lekko kleistą konsystencję, ale ona się nie lepi, natomiast zostawia taką powłokę, która dosłownie tworzy barierę ochronną na skórze. Bardzo przyjemne serum, również dzisiaj je stosowałam. Ja to serum używam za każdym razem, kiedy użyję swojego zwyczajowego serum. Niezależnie od tego, jakie to serum jest, nakładam na wierzch sobie jeszcze po wchłonięciu tego kosmetyku sporą warstwę tego kosmetyku, również pod oczy, również na szyję, również na dekolt, co też zobaczycie na przebitkach. Tutaj mamy skład o działaniu regenerującym, naprawczym, utrzymywanie oczywiście pięknej, gładkiej skóry, ochrona skóry, stymulacja odnowy skóry. Mamy tutaj ekstrakty bifida, mamy tutaj pantenol, mamy tutaj allantoinę, wyciąg z anyżu gwiazdkowego, wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej, argininę, hydrolizowany kolagen, wyciąg z portulaki. Mamy tutaj 4 peptydy, więc jest to też serum przeciwzmarszczkowe, doskonałe serum po prostu dla skóry, która się starzeje, i również mamy tutaj witaminę B3, czyli niacinamid. Także to jest serum ampułka dla skór, dla każdego rodzaju skóry. Tutaj bez wieku możecie używać ją, jak macie 20 lat, możecie używać je, jak macie lat 50 albo 70. To jest po prostu nieważne, bo to jest taki kosmetyk, który działa regenerująco, ochronnie i wzmacniająco na skórę, ale również ma to działanie lekkie, ujędrniające. Właściwie to są 4 peptydy. Ciężko mi tutaj o tym mówić, czy on lekko ujędrnia, czy mocno, dlatego że ja, tak jak wiecie, mam bardzo intensywnie działające sera. I tutaj zasługa, jeśli chodzi o zasługę tą przeciwzmarszczkową, to myślę, że jednak dla mnie jest to bardziej retinol, który stosuję, i właśnie sera, których używam. Natomiast takie kosmetyki są dla mnie doskonałymi kosmetykami uzupełniającymi pielęgnację. Tutaj też zwracam się do osób, które takiej pielęgnacji intensywnej potrzebują, bo jak macie lat 25, to ta ampułka zupełnie Wam starczy. Już nie musicie mieć jakichś serów, wiecie, przeciwstarzeniowych, przeciwzmarszczkowych, czy też działających właśnie na jakieś plamy na twarzy, bo po prostu jeszcze ich nie macie. Chyba, że macie, ale myślę, że w takim młodym wieku to nie. Także dwa bardzo ciekawe sera koreańskie, to przypominam Wam wciąż, to natomiast jest dla mnie taką całkowitą nowością i też myślę, że to serum akurat jest dla mnie jednym z najlepszych serów, jakie stosowałam przez ostatnie lata, jeśli chodzi o kosmetyki koreańskie. Jest ono tak niezwykłe, mimo tego, że ta forma tego serum, czyli te płatki, no może być dla nas taka trochę niezrozumiała przy stosowaniu, ale jak użyjecie go pierwszy raz, to zobaczycie, że to nie są płatki nasączone tonerem, tylko to naprawdę jest gęste, jedwabiste serum, które daje przepiękne, lśniące wykończenie. Także świetny kosmetyk. Zanim przejdziemy do kosmetyków pod oczy, zrobimy sobie jeszcze taki króciutki sneak peek mojego dzisiejszego makijażu, bo ja myślałam, że ja w ogóle dzisiaj omówię dla Was makijaż koreański, ale to jest absolutnie niemożliwe, więc dzisiaj na moich powiekach oczywiście jest ta paleta, którą znajdziecie w oddzielnym filmie z paletami roku, i to jest paletka marki Heimish, Dalism Eye Palette, to akurat jest Nudie Coral. Także dzisiaj tą paletą się malowałam, bo w poprzednim razem chyba pokazywałam bardziej Wam tą paletkę, bo tą się malowałam, tą taką bardziej fioletową, czyli Nudie Rose. Obie są przepiękne i powiem Wam, że każdym razem, jak się nim maluję, to dla mnie niewiarygodne jest to, że te palety są tak
atrakcyjne cenowo i że dają taki efekt. No, to są palety, które na oczach wyglądają tak, jakbyście tutaj miały, nie wiem, Makeup by Mario, Bobbi Brown, czy też jakieś naprawdę bardzo wysokopółkowe marki, bo one mają tak fajne formuły. I standardowo też używałam tego kremu BB, czyli to jest dwukrotna ilość tego Descargot, czyli tego wyciągu ze ślimaka złotego. Jest to marka It Skin Prestige Descargot. To wszystko możecie obejrzeć w filmie z najlepszymi podkładami 2022, także warto też zatem tego filmu zajrzeć. A resztę kosmetyków wszystko znajdziecie pod filmem. Pod tym filmem zawsze robię Wam taką fajną listę z kosmetykami, których dzisiaj używałam w dzisiejszym makijażu. Jestem ciekawa, co zgadłyście. I z tego, co widzę, już mogę zacząć omawiać kosmetyki pod oczy, co jest dosyć nawet szybko, jak na dzisiejszy film. Więc może zaczniemy sobie od kremów pod oczy. I tutaj niewiele się zmieniło, ponieważ przypominam Wam wciąż krem z tej linii. Tutaj jeszcze nie mam nowego opakowania, ale niedługo się w nie zaopatrzę. Jest to TW Real Eye Cream. Znowu mamy 30 ml. Ja ten krem już mam na wykończeniu, tylko myślę, że mi zostało trochę. Ale tak jak Wam mówiłam, jest to mój ulubiony krem pod oczy, jeżeli chodzi o robienie makijażu. Dlatego, że te kremy koreańskie pod oczy, one mają taką specyficzną, masełkowatą konsystencję. Nawet jak robiłam dla Was film z kosmetykami do makijażu, to mówiłam o tym kremie jako bazie pod makijaż, bo on jest tak dobry. Tu mi się oczywiście wszystko przewróciło. On tak świetnie się wchłania i daje taką niesamowitą warstwę pod oczami, czyli nie jest to nic tłustego, ale nie jest to też kosmetyk, który jest zbyt cienki. Jest po prostu idealny, jest naprawdę fantastyczny. Zawsze warto sobie troszeczkę doklepać. A ponieważ mi się on kończy, to zaczęłam coraz częściej stosować linię Black Tea Time Reverse Eye Cream z marki Pyeongchangcure. Ta linia w ogóle dzisiaj w dzisiejszym filmie jest przeze mnie wyróżniona, ponieważ kosmetyki z tej linii są świetne. I ja tutaj nie jestem w stanie wyrzucić też pudełka od tego kremu, bo ono wygląda następująco. Ja je nazywałam tak bardzo brzydko trumienką, ale jest to bardzo ładne opakowanie. Tutaj jak kupujecie krem, to on spoczywa właśnie w takim opakowaniu. Jest to linia Pyeongchangcure, która jest linią prestiżową, linią taką bardziej premium, linią skierowaną, tak jak można zauważyć po opakowaniu, bo to wszystkie opakowania, które zaraz Wam jeszcze pokażę, i innych kosmetyków, że jest to linia skierowana do być może skóry, która więcej wymaga, chcecie mieć coś więcej. Tam są jeszcze kosmetyki na przykład do włosów. Więc tak sobie mówię, że to jest taka linia do skóry dojrzałej, tak można powiedzieć, że tak można ją odczytywać. No ale opakowanie jest też przepiękne. I ponieważ tak genialnie mi się sprawdzały płatki, o których zaraz będę mówić, a tu już mam denko, to postanowiłam częściej używać tego kremu i krem jest świetny. Konsystencja jest bardzo gęsta, bardzo przyjemna, ale jest bardziej kremowa. Ciężko w ogóle tutaj opisać te wrażenia, ale jest on taki kremowy, idealnie się wchłania i również daje taką śliską, przyjemną warstwę. Ale ten krem również występuje w miniaturze 9 ml, więc dla wszystkich osób, które chcą ten krem przetestować, to gorąco polecam tamte miniatury, no bo myślę, że ten krem jest trochę droższy, ale to nie jest jakaś cena według mnie, która blokuje całkowicie jego kupno. Naprawdę mają bardzo dobre ceny te kremy. Także też możecie sobie sprawdzić po prostu tą miniaturkę, żeby zobaczyć, czy ten krem pod oczy będzie dla Was dobry. No i dlaczego tak bardzo go lubię? Dlatego, że tu mamy cztery różne peptydy. Adenozynę, również mamy antyoksydanty oczywiście, no bo mamy tutaj wyciąg z czarnej herbaty, mamy niacinamid, mamy właśnie kombuczę, czyli sfermentowaną czarną herbatę, peptydy beta-glukan, wyciąg z brusonetki, kwas hialuronowy i ceramidy. I dlatego on jest taki przyjemny i taki odżywczy dla skóry pod oczami. I ja wszystkie kremy oczywiście pod oczy również stosuję na powieki, bo kremy koreańskie są naprawdę bardzo delikatne i tutaj gorąco Wam polecam smarować nimi całą powierzchnię pod łukiem brwiowym i również wyjeżdżać troszeczkę poza jakby okolice oka, czyli tutaj taką robić małpeczkę. I teraz przejdziemy szybciutko już do masek, których zebrałam tutaj kilka. Części niestety nie ma, ale chciałam Wam je przypomnieć. Myślę, że maskę z Pyeongchangcure dostaniecie. Znowu to przepiękne opakowanie, takie właśnie nawiązujące do medycyny orientalnej. Jest to taki śliczny widoczek z zielonkami, zawsze się nim zachwycałam. Black Tea Time Reverse Eye Patch. Bardzo szybko zużyłam te płatki, niestety tutaj nic już nie ma w środku, więc nic Wam nie pokażę. Puste opakowanie. No nic, po prostu kosmetyki się też na szczęście czasami mi kończą, ale bardzo je polecam do uzupełnienia właśnie pielęgnacji
z tym kremem lub też po prostu jeżeli chcecie mieć bardzo dobre płatki oparte właśnie na składnikach, które również są w kremie pod oczy, czyli macie tutaj odżywianie, ujędrnianie, znowu jest to linia skierowana dla tych osób, które chcą mieć coś więcej pod oczami, czyli chcecie skórę ujędrnić, rozjaśnić, chcecie dodać jej blasku, ale również chcecie, żeby ona była taka wzmocniona. Tutaj właśnie odżywianie, ceramidy. Świetne płatki pod oczy, bardzo gorąco je Wam polecam. To była taka nowość z poprzedniego roku, która bardzo mi się spodobała. Drugą nowością, jeżeli chodzi o płatki, to oczywiście jest Matcha Bion z marki Hamish. No te płatki, tutaj też jestem na dnie opakowania niestety, ale używam ich bardzo często. Był moment, że używałam ich codziennie, tak bardzo je lubiłam. Wiem, że latem to się do nich przykleiłam tak, że w ogóle nie mogłam przestać ich używać. Są to hydrożelowe płatki pod oczy. Oczywiście tutaj mamy rozjaśnianie, mamy działanie przeciwzmarszczkowe. Głównie marka właśnie skupiła się na rozjaśnianiu i działaniu przeciwzmarszczkowym, więc znowu dla osób, które akurat takiego działania płatków potrzebują, bardzo delikatne, świetne do skór wrażliwych. Marka Hamish nigdy nie zawodzi, jeżeli chodzi o kosmetyki, bardzo ich płatki lubię. Są dużo delikatniejsze czasami w działaniu, w takim sensie, że przy niektórych płatkach na przykład czuję podrażnienie zewnętrznego kącika tego oka. To oko mam bardzo wrażliwe, szczególnie tutaj. Nie wiem, po prostu to oko jest takie u mnie, że ono zawsze mi łzawi, zawsze łzawi też tutaj w tym kąciku i wydaje mi się, że tutaj to oko też jest słabsze niż to, jeżeli chodzi o widzenie, więc to oko ogólnie mam słabsze i zawsze widzę, które płatki ewentualnie mogą mnie bardziej podrażniać, to tutaj nie mam takiej reakcji w ogóle, czyli one są idealne również dla skóry bardzo wrażliwej. Także z linii Matcha Bion właśnie wybrałam toner i wybrałam te płatki, są to moje dwa ulubione kosmetyki. No i coś, o czym jeszcze muszę powiedzieć koniecznie, bo zakochałam się w tej masce, to jest dla mnie taka maska bankietowa, też często o niej mówiłam, to czas Wam o niej przypominam, bo naprawdę, no warto, jak nie będziecie o niej wiedziały, no to ja nie wiem, trzeba tylko do lodówki ją schować. Petit Fee Aura Quartz Hydrogel Eye Zone Mask. Ta maska jest oczywiście inspirowana maskami z kwarcu prawdziwego. To są takie maski, które są wykonane z kamienia. Nawet kiedyś widziałam taką maskę w TK Maxie i bardzo żałuję, że jej nie kupiłam wykonaną z jadeitu. No, powiem Wam, że to były takie kosteczki jadeitu, które były połączone ze sobą właśnie w taki kształt. Wkładacie ją do lodówki, nakładacie sobie wtedy, kiedy potrzebujecie, żeby zlikwidować obliznę. Ta maska działa identycznie, ale jest to tak rewelacyjna maska bankietowa. Ona jakby osłania całą okolicę oczu wraz tutaj, wiecie, aż z czołem i tutaj bardzo nisko schodzi, więc cała okolica oczu, wszystko pięknie się tutaj, wiecie, nawilża, rozświetla, ale też nie ma opuchlizny w tych miejscach. Chciałam też Wam przypomnieć moją ukochaną znowu linię z Jadach. Ona wciąż u mnie jakby króluje i są to dla mnie moje ukochane płatki pod oczy i tutaj znowu zostawiłam sobie na dnie parę sztuk, żeby mieć je na tak zwane wielkie wyjścia albo przed kręceniem filmów, bo to są płatki, które doskonale zastępują płatki Shankly, więc dla mnie te płatki są no, fantastyczne. Ja muszę już je zużyć, bo już za długo je mam. Też nie wolno tych kosmetyków aż długo trzymać, ale wszystko trzymam w lodówce. Więc marka Jadach w ogóle jako marka wegańska, marka, która ma również świetne składy. Tutaj akurat mamy Red Food Energy iPad, czyli są to płatki przeciwzmarszczkowe, rozświetlające znowu. Genialne płatki do takiej skóry, która też potrzebuje czegoś więcej. Ale tak jak mówię, na razie tych kosmetyków wciąż nie ma. Ja cały czas na nie czekam i jak tylko będą, to oczywiście dam Wam znać, bo ta czerwona linia to jest moja ukochana taka linia, można powiedzieć, przeciwzmarszczkowa. Ta maseczka też jest genialna i też tutaj akurat jest to maska z efektem nawilżającej sauny. Bardzo dobra maska, ona jest w postaci takiej złotej folii, także też ją Wam pokazywałam. No, rewelacja. Także będę te kosmetyki wciąż przypominać, a jeżeli się pojawią, to też dam Wam znać. I zaczniemy mówić sobie o regeneracji skóry, czyli o kremach. Bo kremy to też jest dla mnie oddzielny, wspaniały taki, wiecie, segment w dzisiejszym filmie. Ja bardzo kremy koreańskie lubię, bo one z reguły mają bardzo dobre właściwości właśnie regenerujące, kojące, odżywiające skórę. Przede wszystkim marki koreańskie skupiają się właśnie na kojeniu, odżywianiu, przenoszeniu glow również. Czasami jest tak, że jeżeli skóra jest bardzo tłusta, to są to bardzo lekkie konsystencje, które się fantastycznie wchłaniają ze świetnymi składnikami. A jeżeli macie skórę tak suchą jak ja mam, no to wtedy potrzebujecie gęstych konsystencji i ja dzisiaj będę o takich kremach właśnie Wam tutaj opowiadać. Jeżeli macie inną skórę niż moja, no to napiszcie, jak potrzebujecie to coś, polecę Wam innego. Ale jeżeli macie skórę dojrzałą, jeżeli potrzebujecie odżywczych kosmetyków, to wszystkie, które dzisiaj tutaj pokażę, są
rewelacyjne. I zacznę od kremu, którego Wam nie pokazywałam, który używam i który stał się też szybko moim wielkim ulubieńcem. Ja lubię sobie testować dłużej takie kosmetyki, ja go już mam już kilka miesięcy. Bardzo lubię go na noc, ale dzisiaj na przykład używałam go na dzień. To jest po prostu krem, który może być dzienno-nocny i tutaj nic Wam już nie będzie potrzebne. Jest to znowu ta linia premium. Czyli macie takie przepiękne opakowanie, co pokażę Wam dalej. I jest to krem polecany do skóry suchej. Zdecydowanie ta konsystencja rzeczywiście jest do skóry suchej. Więc otwieramy, mamy tutaj taką zasłonkę. A w środku jest krem. Prawda, że wygląda niesamowicie imponująco. Ja tylko połamałam nim wieczko. Po prostu nie wiem, coś źle przekręciłam i to srebrne wieczko mi tutaj odpada, ale znowu tutaj mamy holograficzny nadruk. No jest to takie piękne, piękne opakowanie, znowu nawiązujące do medycyny orientalnej, więc jeżeli ktoś kocha czarny kolor, to z marki Pyeongchangil właśnie macie takie piękne, czarne opakowania. Ta linia mi się w ogóle kojarzy z Bentonem, słuchajcie, z linią czarną. Dokładnie to są tego typu kosmetyki i tak one mają działać. Jest to bardzo gęsty krem, bardzo taki esencjonalny, jest po prostu rewelacyjny. Po prostu smarowywanie go w dłonie jest niesamowicie przyjemne. Ja pewnie tutaj zaraz smaruję go całego w dłonie, no bo co mam z nim zrobić? Już jestem cała pomalowana, więc nie mogę go smarować w twarz, ale jest to konsystencja, która jest gęściejsza, ale przepięknie się wchłania. Tak jak mówię, dzisiaj mam ten krem pod makijażem i on pod makijaż jest genialny, jeżeli macie suchą skórę albo skórę odwodnioną. Bardzo luksusowa, przyjemna, masełkowata konsystencja. Tak jak mówię, jest to linia premium, więc marka tutaj już się postarała, żeby to odczucie tego kremu premium również było w formule. Jest to krem wzmocniony 5 rodzajami kwasu hialuronowego, pantenolu i ceramidów, ale również mamy tutaj ekstrakt drzewa herbacianego, ekstrakt z zielonej herbaty, sfermentowany oczywiście ekstrakt z czerwonej herbaty kombucha, tak jak w całej linii, ekstrakt z żeńszenia, czyli tutaj jeden z moich ulubionych składników przeciwstarzeniowych, jeżeli chodzi o kosmetyki koreańskie. Znowu jest to nawiązanie do medycyny orientalnej, dlatego że żeńszeń ma działać na rewitalizację. Żeńszeń jest to korzeń, który jest używany do rewitalizacji organizmu w ogóle, jeżeli ktoś na przykład ma problemy z energią w ciele. Mamy tutaj również peptydy i adenozynę, więc są to składniki, które będą działały przeciwstarzeniowo, ujędrniająco, które pozwalają po prostu zachować skórę, która jest elastyczna, ale również oczywiście mają wpływ na nasze zmarszczki. Beta-glukan, olej z nasion makadamia, masło shea. Te składniki są odpowiedzialne za tą odżywczą, piękną formułę. Kolejne kremy to będzie krem z Pyeongchangil, który w zasadzie jest balsamem. Ja tutaj mam znowu nowe opakowanie, ponieważ ten krem również bardzo chętnie i często, to jest chyba moje drugie opakowanie, bo tu jest 30 ml. Nie mogę go tylko otworzyć. Jest to taki maleńki kremiczek, no może być zwodnicze, że nie jest taki malutki, ale po prostu bierze się go bardzo mało, bo to jest Calming Moisture Repair Balm. 30 ml. Jest to krem, który jest właśnie w formule, takiej niezwykłej formule takiego bardzo, bardzo gęstego balsamu. Dla super wymagającej skóry, dla osób, które mają skórę podrażnioną, które chcą skórę wzmocnić, które po prostu no, naprawdę chcecie mieć coś wyjątkowego, bardzo mała ilość tego balsamu starcza na całą twarz, ponieważ on jest w takiej konsystencji, że on się idealnie wchłania, idealnie się też rozprowadza na skórze. Także nie jest on taki bardzo gęsty jak ten krem, który przed chwilą Wam pokazywałam, czyli ta linia czarna. I nie jest on taki prawdziwie kremowy. To jest rzeczywiście balsam, ale jest on również idealny pod makijaż. To wszystko zależy, jaki macie typ skóry. Jeżeli macie skórę bardzo odwodnioną, bardzo suchą, to też jest świetny to krem na zimę albo krem na noc po jakichś podrażnieniach, latem na przykład po opalaniu, zimą na przykład przy kaloryferach. No po prostu są takie, to są kremy na cały rok, to nie są kremy tylko na zimę, albo nie wiem, tylko jak wasza skóra jest obciążona, ale warto kremy regeneracyjne stosować przez cały rok. To jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj balsam akurat ma oczywiście wyciąg z centella asiatica, ekstrakt z drzewa herbacianego, mamy tutaj znowu peptydy, mamy tutaj 5 rodzajów kwasu hialuronowego, pantenol i skwalan. Także bardzo piękna, dzięki temu taka emolientowa konsystencja balsamu. Natomiast dla osób, które chciałyby mieć coś równie dobrego, ja tego kremu akurat nie mam, bo go zużyłam i chyba wyrzuciłam opakowanie niestety, jest to rodzaj kremu nawilżającego, natomiast znowu jest to krem, który jest intensywnie regenerujący. Bo mamy balsam i mamy krem intensywnie regenerujący. Tu będziemy miały NMF, ceramidy, masło shea. Będziemy miały tutaj również olej z nasion orzechów makadamia. I ten krem jest tańszy
I tam jest 50 ml, więc on też jest rewelacyjny dla osób, które być może tej konsystencji balsamu nie potrzebują, a chcecie mieć coś odżywczego, to gorąco polecam tamten krem. Natomiast tutaj mój krem to jest zdecydowanie ten balsam. Tak jak mówię, no to jest chyba w tym roku drugie takie opakowanie, które zużywam. Po trzeci krem musiałam pójść do łazienki, dlatego że to jest ulubiony krem Jarka i jest to Klairs. Marka Klairs, no rzadko u mnie występuje w filmach, szkoda, bo jest to rewelacyjna również marka koreańska. Pamiętam jak parę lat temu, nie wiem, 4-5, to na nią tak olbrzymi boom, ona po prostu była jedną z takich marek, która dosłownie zawojowała rynek kosmetyczny. Wtedy też pojawiły się chyba kosmetyki koreańskie w Contigo, po raz pierwszy właśnie pojawiła się też marka Klairs. No ale przetestowaliśmy wtedy różne kosmetyki i zakochaliśmy się po prostu w tym kremie, oboje. Jest to, tak jak widzicie, błękitny krem ze względu na to, jakie składniki zawiera. Jest to Midnight Blue Calming Cream i tutaj stosowanie tego kremu jest bardzo ciekawe. Jarek zawsze stosuje jego źle i zawsze używa go za dużo, dlatego że jego się bierze bardzo mało, na dosłownie końcówkę takiej waszej szpatułki. Jeśli używacie szpatułki kosmetycznej, to na końcóweczkę szpatułki i tylko w miejsca podrażnionego używamy. Także ktoś może mieć oczywiście podrażnioną całą skórę, czy też takie większe płaty, partie skóry, które są podrażnione, czyli przypuśćmy całe policzki, czy też czoło, czy też na przykład czoło i połączenie tutaj z szyją. Wtedy oczywiście smarujecie tam, gdzie potrzebujecie. Ma bardzo lekką, kremowo-żelową konsystencję i to opakowanie jest bardzo drogie. Muszę powiedzieć, że ten krem naprawdę nie jest tani jak na marki koreańskie, które są zazwyczaj troszkę tańsze niż marki zachodnie, ale marka zrobiła rewelacyjną rzecz i zrobiła duże opakowanie w tubie, które jest chyba dwukrotnie większe, a krem jest tańszy. Więc nie wiem, o co chodzi, czy to ten słoiczek tyle kosztuje. To jest ten sam krem, więc warto po prostu kupić tą tubę. Ja tutaj Wam wszystko podlinkuję na dole. Tutaj, tak jak jest napisane na opakowaniu kremu, weź małą ilość kremu i posmaruj tylko te rejony, które potrzebujesz, czyli te, które są tutaj napisane jest affected area, czyli no coś, co po prostu może być podrażnione, może być to oparzenie słoneczne. Ten krem też jest polecany ze względu na to, jak świetnie działa, jak świetnie koi, jak szybko właśnie na poparzenia posłoneczne, więc bardzo ciekawy kosmetyk. Tutaj głównym składnikiem właśnie przez co ten krem ma taką niebieską barwę jest guaiazulen. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Jest to ekstrakt z rumianku, który koi, przyspiesza gojenie stanów zapalnych. Wpływa również na szybką regenerację skóry i zabarwia krem na piękny niebieski kolor. Oczywiście ekstrakt z wątrobki azjatyckiej, gdzie go nie ma, dzisiaj prawie jest w każdym kosmetyku. Kwas hialuronowy, również ulubiony składnik, jak widzicie w kosmetykach koreańskich. Ceramidy, również ulubiony składnik. I olej jojoba. Akurat tutaj marka wybrała jako bazę olej jojoba, który jest bogaty w witaminy A, E i F. Także ten krem od wielu lat nam towarzyszy i myślę, że tym razem musi pojawić się tuba, bo Jarek, po prostu jak widzi tę markę, to dosłownie mówi: o, mój ulubiony krem Klairs, nareszcie mam Klairs. Była tam też taka ampułka, którą on uwielbiał, taka Soothing Ampoule, ale muszę powiedzieć, że ta Soothing Ampoule jest bardzo podobna do ampułki InStream, bo oboje ją testowaliśmy, czy Jarek jej używał, ja ją przetestowałam i ma podobne działanie. InStream jest dużo, dużo tańsze, także tutaj jest takie zastępstwo. Może zacznę od czegoś, co nie tak często Wam pokazuję, będzie to szampon. Szampon japoński tym razem, nie koreański. Mam nadzieję, że tutaj Japończycy się nie obrażą, że pokazuję w koreańskim filmie japoński szampon. Mam nadzieję, że nie. Jest to szampon Kaminamoto Hair Shampoo. To jest szampon, który ja tak uwielbiam i to jest cały czas to samo opakowanie, które pokazywałam Wam 2 lata temu, więc zobaczcie, na ile on starcza. Dlatego, że to jest szampon, który jest do zdrowej skóry głowy. Czyli jeżeli chcemy mieć zdrową skórę głowy, używamy tego szamponu, przypuśćmy, 2-3 razy w tygodniu. Ten szampon jest doskonały dla osób, które na przykład mają łupież, ale może on wynikać na przykład z podrażnienia skóry głowy, które chcą odświeżyć skórę głowy. Ten szampon daje tak przyjemne uczucie i ja mam dla niego zastępstwo, które jest gdzieś droższe, myślę, 3-krotnie, więc to jest taki mój ulubiony szampon do oczyszczenia skóry głowy i głębokiego oczyszczenia skóry głowy, bez peelingu. Tu są świetne składniki. Tutaj podkreśla marka to, że ten szampon, bo Kaminamoto jest taką marką, która jest chyba najbardziej popularną marką w Japonii, jeżeli chodzi o wypadanie włosów. Ja miałam ich tonery, miałam ich toniki do wcierania, kurację i one są naprawdę świetne. Akurat teraz testuję kurację koreańską, które niedługo Wam pokażę, ale Kaminamoto po prostu słynie ze swoich produktów i ten szampon, mimo tego, że on wygląda tak niepozornie, ale powiem Wam, że kosmetyki japońskie w ogóle wyglądają bardzo niepozornie. W przeciwieństwie do kosmetyków koreańskich, to
kosmetyki japońskie, jak się wchodzi do japońskiej drogerii, czy też nawet takiego droższego sklepu z kosmetykami, to wszystko wygląda bardzo skromnie. Wyglądają one tak jak u nas trochę kosmetyki, przepraszam, ale z Rossmana. Natomiast ich działanie jest świetne. I tutaj ten szampon jest polecany dla osób, które na przykład mają już łupież. Eliminuje łupież i dyskomfort skóry głowy. Ja czasami mam, może nie łupież, bo łupieża ja nie miewam, ale mam takie lekkie podrażnienia skóry głowy, głównie od kosmetyków do stylizacji. Jak za dużo ich używam, no to wtedy tą skórę głowy trzeba dobrze oczyścić, więc wtedy ten szampon jest dla mnie świetny. Utrzymuje skórę zdrową i nawilżoną, chodzi tu oczywiście o skalp. Usuwa sebum, pozostałości kosmetyków i zanieczyszczenia. I to ten szampon robi genialnie. Dokładnie oczyszcza, jednocześnie włosy są miękkie i nawilżone. To jest też niesamowite. I rzeczywiście jest taki efekt taki dobrze umytych włosów, jak po wizycie u fryzjera. Zauważyłam, że mój fryzjer tak myje mi włosy, że ja nigdy sobie sama tak nie potrafię umyć. Więc no, jest to od 2 lat jeden z moich ulubionych szamponów oczyszczających. Chciałam tutaj go Wam pokazać, przypomnieć. Bardzo ładnie też świeżo pachnie, takim zieloną świeżością. I też używa się go bardzo mało. To jest kolejna rzecz. Słuchajcie, łyżeczka do herbaty to jest za dużo. Jeżeli macie w ogóle wrażliwą skórę głowy, no to radzę Wam rozmieszać go w szklance wody. Pół łyżeczki to jest za dużo. Dosłownie tak jak Wasz mały paznokieć, ewentualnie, nie chcę tu pokazywać brzydko, średni paznokieć, to zupełnie starczy, żeby dokładnie umyć włosy. On się tak świetnie pieni i jest tak gęsty, więc rewelacja. Myślę, że należy mu się to przypomnienie. A jeżeli chcecie zajrzeć do filmu, gdzie go omawiałam, bo zrobiłam kilka filmów z włosami, to tutaj może wyświetlą się tablice, gdzie będą te 2 filmy, więc możecie sobie tam zajrzeć. Ewentualnie, jak nie zapomnę, to podlinkuję też ten film na dole. Drugim kosmetykiem, który chciałam tutaj wyróżnić, tu go otworzę, bo mam go w pudełeczku, żeby było ładniej, jest pasta marki Anpa. Znowu piękne, czarne opakowanie. Coś dzisiaj te czarne opakowania tutaj królują. Cha-Cha Toothpaste. Ja jedną taką pastę już zużyłam, zużyliśmy w zasadzie, ona była różowa. Pokazywałam Wam właśnie ją w filmie z tonerami, z nowościami latem. Świetna była ta pasta. Pasty są też rewelacyjne. Tu jest 100 gram, więc całkiem spora pasta. Bardzo fajnie oczyszcza. To jest głównie dla osób, które, tak jak ja, potrzebują pozbyć się przebarwień zębów, potrzebują rozjaśnić zęby, pijecie być może kawę, być może, nie wiem, pijecie czerwone wino i zęby stają się ciemniejsze, chcecie je rozjaśnić, albo też nawet nie pijecie wina i kawy, ale chcecie rozjaśnić kość zębową, no to tutaj bardzo polecam Cha-Cha Toothpaste. Nie dość, że pięknie wygląda, to jest bardzo skuteczna, bardzo dobre składy. W ogóle jeśli chodzi o markę Anpa, to naprawdę zrobiła ona bardzo dobrą robotę w poprzednim roku i tutaj też tą pastę chciałam Wam przypomnieć. Fajnie też, że można postawić je na takim dużym, szerokim korku. Kolejny kosmetyk, który muszę wyróżnić, to będą jeszcze 2 maski i to będzie koniec filmu. Oczywiście Heimish. All Clean Pink Clay Purifying Wash Off Mask. Genialna, delikatna maska do oczyszczenia skóry. Tu maska zawiera kalaminy, dlatego ona jest taka różowa. Kalamina właśnie dokładnie ma taki kolor. Ja nawet kiedyś kalaminę kupowałam sobie oddzielnie w sklepach właśnie z składnikami kosmetycznymi, żeby mieszać ją z maskami linkowymi, bo wtedy macie to intensywne działanie łagodzące. Genialna maska do oczyszczenia skóry, która nie podrażnia, która jest świetna, jeśli chodzi o oczyszczanie, ale jest też bardzo delikatna. Chodzi tu głównie o oczyszczanie porów, regulację sebum i wzmacnianie skóry i też, wiadomo, glinki mają bardzo dużo minerałów, więc no naprawdę, ja z glinkami się nie rozstaję, więc dla mnie to jest taka podstawa mojej pielęgnacji i też dlatego tak często o glinkach Wam opowiadam. Maseczka oczywiście tutaj, jak ją wycisnę, bardzo często jej używałam, ale kosmetyki Heimish właśnie te, które stosujemy do twarzy, czyli żele na przykład, są bardzo wydajne. Także maseczki, ona jest taka właśnie jasno-różowa w kolorze. Wystarczy używać ją na 10-5 minut, spłukać, skóra jest jaśniejsza, skóra jest złagodzona. Ja bardzo lubię ją stosować oczywiście wieczorem w wannie. To jest taki mój ulubiony zabieg pielęgnacyjny, to jest właśnie maska glinkowa, później jakaś ewentualnie maseczka nawilżająca. Ewentualnie kwasy i na przykład glinki bardzo też lubię, więc tutaj jako maskę roku chciałam wyróżnić All Clean Pink Clay Purifying Wash Off Mask, dlatego że to też była nowość. I jeszcze były takie maski w dużych pojemnościach, maski w płachtach. I tutaj zdecydowanie no, chciałam wyróżnić tą maseczkę. Jest to maska oczywiście Cica Daily Soothing Mask z marki Viti Cosmetics. Jest to maska, której jest tu 30 sztuk. Maseczka, którą możecie stosować dosłownie codziennie. Ma działanie łagodzące, nawilżające, rozświetlające, rozjaśniające skórę. Także ja tą maskę uwielbiam. Powiem Wam, że jeszcze mam z Mary and May 2 maski.
ale jakbym miała wybrać jedną maskę z poprzedniego roku, ponieważ ona jeszcze mi się chyba zmieściła w poprzednim roku, to gorąco Wam polecam tą. Tak jak mówiłam, tutaj dużo osób z koreańskich blogerów o niej mówiło. Dużo osób ją wspomina jako taki jeden z najlepszych kosmetyków drogeryjnych, no bo to jednak jest dosyć tania marka. I no naprawdę ta maseczka jest świetna, pięknie łagodzi, bardzo szybko działa, 15-10 minut i już macie pełen efekt. Zawsze trzymam te maski też w lodówce. Wydaje mi się, że to już wszystko, co chciałam dla Was dzisiaj mówić, że są wszystkie kosmetyki, o dziwo. No, jestem tutaj zasypana różnymi pojemnikami, kosmetykami, no ale wiecie, podsumowania roku właśnie tak wyglądają, to potem wychodzi to, ile ja tak naprawdę przetestowałam tych kosmetyków, ile przez moją twarz musiało rzeczy przejść, żeby zrobić dla Was taki jeden film. Mam nadzieję oczywiście, że to podsumowanie będzie dla Was przydatne, że Wam się przyda, że może coś sobie przypomniałyście. Liczę na to, że ten film zmontuję dla Was bardzo szybko, że będziecie miały go jeszcze w weekend i może uprzyjemnię Wam niedzielny wieczór. Taką mam nadzieję, ale jeżeli nie, to widzimy się na początku przyszłego tygodnia i już mam nadzieję również z nowymi filmami, bo mam trochę nowości. I jeszcze szykuję dla Was jeden bardzo fajny film, który robię tylko raz w roku. Także oczywiście serdecznie Was zapraszam do subskrypcji kanału. Wciśnijcie dzwoneczek tutaj na dole, wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym moim kolejnym filmie i będziecie dokładnie wiedziały, kiedy ten następny film będzie. Ostatnio niestety udaje mi się robić tylko jeden film w tygodniu, ale no chciałabym chyba w tym 2023 to zmienić na z powrotem te dwa filmy tygodniowo. Zobaczymy, czy mi się uda. Także trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!